harmonizowanego. To jest kawałek chyba 20 cm 30, a aha, tego płotu nie jest teren. Jest teren miasta, tak? W każdym razie tak jak patrzyłem przed wyjściem, że ta droga jest... Czasami reaguje. Jakby zapłacił... Jeszcze głębiej, tam jest wydeptana trawa przez samochody. Czasami w poprzek zupełnie tutaj. Nie sposób przejechać rowerem, tak samo jak zresztą tam w tamtym miejscu. No to rowerowo? Tak. Dobra, szanowni państwo, bo tak, w ramach tego miejsca, gdzie tu będziemy iść, to zobaczycie zaraz, że generalnie samochody też stoją wszędzie. Strefa parkowania, widzimy, że kończy się w tym miejscu dokładnie. Rozpoczyna się strefa zamieszkania. Jest znak D40 u góry nad nami. Ten znak umożliwia parkowanie tylko w miejscach wyznaczonych. Jedyne miejsca wyznaczone w tej części Podzamcza znajdują się tutaj na Rynku Nowym i drugie od strony ulicy Wyszyńskiego z tyłu za plecami przystanków. Jeszcze jest trzecia. Aha, i wzdłuż tam ulicy, jak się nazywa? Chyba Wielkodrzańska. Tak. I tam jest fragment też wyznaczony. Ten jest taki... Że to nie jest przestrzeń życzliwa, to nie jest przestrzeń przyjazna dla mieszkańców. Chociażby taki placyk, który tutaj jest, on ma taką resztkę czerwoniastej zieleni, ale on naprawdę mógłby zostać w ramach tego muzeum zagospodarowany. Bo to się Małgorzata odradza, bo tu były samochody stały jeszcze pół roku temu. Tak, tylko że odradzanie się to nie jest to samo, co tak, zagospodarowanie. Słuchaj, brak oznaczeń. Brak oznaczeń powoduje, że samochody, spójrzcie jak szeroko koło siebie stają. Jak stają bardzo szeroko, to tutaj dobre dwa albo trzy samochody jeszcze by się wepchnęły, gdyby to było takie parkowanie, jak jest w Paryżu na przykład, tak? Gdzie samochody stają jeden obok drugiego. Brak oznaczeń powoduje właśnie takie puste... Nie są. Nie są, to jest to zdemonizowane. Nieprawda. Tak. Ja się spotykam z wieloma radami osiedli w tamtym tygodniu i